Chabickiego. Wybór ten obejmuje lata 54-57. Książka ukazała się nakładem Więzi i Instytutu Dokumentacji i Studiów na Literaturę Polską w Oddziale Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Jest to książka nadzwyczajna, dlatego że większość osób, które znały jednak Józefa Lipskiego, była przekonana, że ten dziennik został przez niego całkowicie zniszczony. Kiedy w 1967 roku został aresztowany przez SB i obawiając się kompromitacji osób, które tutaj opisywał, zniszczył zapisy z dziennika z 4 wcześniejszych lat. Ale w toku prac Instytutu okazało się, że zachowały się fragmenty dziennika, które w tym wydaniu udostępniamy czytelnikom. To wydanie przeze mnie jest bardzo solidnie napisanym wstępem profesora Andrzeja Friszke, przedstawiającym postać Jana Józefa Lipskiego, postać, którą warto przypomnieć. Jest to dziennik źródłowy, pokazujący październik roku 56 z zupełnie nowej perspektywy, ponieważ Lipski był w środku wydarzeń, to znaczy on jako jedna z niewielu osób nie popierał Gomułki, natomiast popierał demokratyzację, na którą on i środowisko po prostu miało wówczas nadzieję. Wydanie wzbogacone jest bardzo obfitymi przypisami, w których cytowana jest prasa z ówczesnego okresu, tak żeby pokazać czytelnikom kontekst, w którym te zdarzenia miały miejsce, tak żeby nie odczytywać tego, co pisał Józef Lipski z dzisiejszej perspektywy. Jan Józef Lipski jest postacią legendarną, znaną niestety tylko bliżej w środowiskach warszawskich, a szkoda, bo jest to postać nadzwyczajna. Był człowiekiem chorym na serce, prześladowanym przez kilkadziesiąt lat przez Służbę Bezpieczeństwa. Człowiekiem, o którym dobrze opowiadają się wszyscy, z którymi miałem możliwość rozmawiać. Osoby takie jak Jan Olszewski czy Jerzy Urban łączy praktycznie to, że są dobrego zdania właśnie o Józefie Lipskim, który dla wielu pozostaje autorytetem. Książka Jan Józef Lipski, dzienniki 1954-1957 została wydana przez Bibliotekę Więzi przy współpracy Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską Oddziału Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie. Serdecznie zapraszam na stronę Muzeum Literatury www.muzeumliteratury.pl.